Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, wszystko, można powiedzieć, paniki nie ma. Ludzie w pracy pracują na wolnych obrotach. Ci, co mogą, to pracują z domu, w pracy trzymają odległość i tak dalej, i tak dalej. W sklepach w zasadzie wszystko jest poza papierem toaletowym. Trzeba polować na papier toaletowy, no ale większość ludzi na tyle upolowało, że ma duże zapasy, że już nie kupuje, a fabryki pracują. No pytanie jest takie, czy lata 20. Znowu będą ryczące. No i wygląda na to, że są te lata 20 ryczące. Ryczy ekonomia, ryczy epidemia, ryczy polityka, no wszystko jest ryczące. Dziwne czasy jesteśmy. 100 lat temu też były lata 20, tyle tylko że 1920, a teraz są 2020. Jeżeli maszyna czasu by istniała, no to można by powiedzieć, że połowa Ameryki, czyli wszyscy demokraci wysłaliby bardzo chętnie Trumpa do lat 1920, no żeby tam się spełniał twórczo. Nienawidzą Trumpa, no i wszystko by mogli zrobić. No ale to bajka jest. No tyle tylko, że w latach 1920, no to jego charakter też tam ludziom by się chyba nie za bardzo spodobał. No to były czasy chłopczyc. Chłopczyca, no to co to znaczy? No to jest młode kobiety, które w zasadzie no w tych latach to był duży problem, bo była wojna, pierwsza wojna światowa, to strasznie dużo młodych mężczyzn zginęło. Była grypa hiszpanka, no to zginęło 20-30 milionów od tego na świecie. Kobiety zaczęły walczyć, no i kobiety zaczęły utożsamiać się, mówiły, że są tacy sami jak mężczyźni, no to zaczęli pić alkohol, zaczęły palić papierosy, zaczęły jeździć samochodami, no bo samochody zaczęły być tańsze, uzyskały prawo wyborów, no później jeszcze lata 20 doszły do tego jeszcze prohibicja, no to już w ogóle zniszczyło, można powiedzieć, społeczeństwo i szacunek, no jakiekolwiek podejście do moralności. W latach 1920 to był Harding. Harding, no to tłumaczył, to jego taka motto było prezydenckie, powrót do normalności. No powrót do normalności, no ale to po 2,5 latach umarł i wtedy przyszedł Calvin Coolidge, który wygrał wybory w 2024 roku, no i on już był super taki normalny. Ale życie w Ameryce w latach 1920 w ogóle nie było można powiedzieć normalne. To były ciężkie czasy, szalone czasy, no i dzikie czasy. W tym czasie, powiedzmy, podatek, tak? Podatek jako podatek państwowy od dochodu osobistego stworzono w 1913 roku. No to było 7%. 7% było to maksimum, co można było, co Waszyngton mógł zabrać od dochodu. No i później już w czasie pierwszej wojny światowej doszedł do 77%. Także to były dzikie czasy, tak? W ciągu paru lat 3/4 dochodu państwo zabierało. Później w 1921 roku, później w 24 roku, 1926 roku, no i później pospadały te oprocentowania, opodatkowania do 25%.
przy dochodach powyżej 100 tysięcy. No 100 tysięcy to były ciężkie pieniądze, to mało kto zarabiał. No ale całe te prosperity, cały ten, no można powiedzieć, rozwój sytuacji poprawił się automatycznie, jak obniżyli te podatki. No i później jeszcze to samo zrobił, powiedzmy, Kennedy w latach 1960. Reagan zrobił to samo w latach 1980. No i Trump te podatki korporacji obniżył. No i to wszystko po prostu się rozwija. No, czym mniejsze podatki, tym więcej się produkuje, tym więcej ludzie kupują. No i teraz w zasadzie konsumenci, klienci, nabywcy, no to są królami tego wszystkiego, mogą kupować w miarę dużo rzeczy. No fakt jest faktem, że dużo z tych rzeczy jest produkowane w komunistycznych Chinach, no ale część to była część jednak tej pomyłki, no bo to trudno wybrać, tak? Ludzie chcą tanio kupować, no ale nie chcą tanio produkować. No i to jest ta rozbieżność, że każdy produkt musi mieć jakieś proporcje pomiędzy pracą a ceną nabywczą. No i niestety rynki zagraniczne czy tam produkcyjne przychodzą. Pesymiści mówią, że ta wielka depresja, ten wielki kryzys z lat 1920 ciągle jeszcze szaleje i ryczy. No ale trudno, można powiedzieć, że tak nie jest. W latach 1930 pod Republikanem Herbert Hoover, on wprowadził częściowo podatki, no bo trzła, można powiedzieć, no bo już wtedy był ten problem, że Ameryka była zalewana tanim badziewiem. No, czy to pomogło światu? No, można powiedzieć, że nie bardzo. W Ameryce, no częściowo pomogła. Trump nie tyle uwielbia trzła, co on uwielbia wyrównanie ceł, no bo jedyne, co Trump mówi, no to jeżeli rzeczy idą do Chin i w Chinach jest 20%, a rzeczy z Chin do Ameryki są 2%, no to po prostu to jest nie fair dla Ameryki. No i to nie ma w zasadzie wojny. Nie ma wojny. Jeżeli ludzie mówią, że jest wojna celna, no to nie ma wojny celnej. Trump po prostu chce wyrównania ceł. On po prostu chce, żeby może Ameryka mogła sprzedawać do Chin to tak samo, jak Chiny sprzedają do Ameryki. No depresja i Roosevelt. Roosevelt to zmienił kompletnie całą partię demokratyczną, no bo on ustanowił, czy postanowił coś takiego, że partia demokratyczna, że kandydat, no to jest po prostu społeczny prezydent, że jakakolwiek łza w społeczeństwie, czyli w society, czyli w socjalizmie, można powiedzieć, to każda łza musi być w zasadzie osuszona, no a najbardziej musi być osuszana dawaniem czy subsydiowaniem, czy dawaniem, czy dodawaniem, tak, także to jest no w tym czasie i na dzień dzisiejszy, no to odpowiednikiem, czy konkurencyjną ideą to jest to, że w zasadzie subsydiowanie, no to jest idiotyczny zamiennik na to, co może zrobić ktoś poprzez znalezienie pracy i poprzez utrzymanie pracy. No praca niestety jest najważniejsza dla psychicznej, dla człowieka osobiście, dla rodziny, dla całej sąsiedztwa, dla no i dla całego kraju, dla całej ekonomii. I to jest ta duża różnica, że powiedzmy konserwatyści chcą, żeby ludzie pracowali, no i płacili tam jakieś podatki, no a socjaliści jednak chcą, żeby ludzie, co pracują, płacili podatki, no ale ci, którzy otrzymują, no to już niekoniecznie, no i jest to właśnie szaleństwo.
prezydent Kulicz wierzył właśnie w 1920, że no, prywatne możliwości, prywatne rozwijanie się jest dużo lepsze niż rozdawnictwo. Tak samo Ronald Reagan, Jack Kemp, Paul Ryan czy Donald Trump. Oni ciągle mówią, że jednak praca, no to jeżeli pracujesz, no to jest dużo lepiej niż jesteś utrzymywany. No niestety ta miseczka często się po prostu zamienia w likwidację życia, tak? To rozwala rodziny, rozwala wszystko. No i te ryczące lata 20. No te lata 20. no to nie tylko dotyczyły Chicago, Nowego Jorku, Paryż, ale również Paryż, Berlin czy Londyn. To wszystkie te trzy miasta. No dużo miast na świecie po prostu też tam były te ryczące lata 20. Tam wszystko to się rozwijało. Muzyka, sztuka, teatry, literatura, balet czy nawet architektura, no nie było telewizji, ale kino, filmy czy gazety, no to trudno powiedzieć, co się wtedy nie działo. No to ta energia cała taka, która się budziła, gotowała się i rozlewała się na wszystkie rzeczy. Louis Armstrong miał 24 lata w tym czasie, kiedy uformował te swoich gorącą piątkę w 1925 roku. Stadiony budowali sportowe, gdzie grali baseball i tak dalej. No to był czas, kiedy powiedzmy przyszło takie miejskie no wyrafinowanie, można powiedzieć, takie społeczeństwo zaczęło inaczej żyć. No i ciągle można powiedzieć, że to jest to, no ale tam w miastach się zadomowił socjalizm. Tam się w miastach zadomowiło się lewica. Jest to magnes po prostu dla ludzi, kosmopolitanów, którzy przyjeżdżają tam i którzy zawsze mają z reguły jakieś spojrzenie bardziej takie liberalne, kiedy ci centrowi, środkowi, konserwatyści, no to jednak bardziej zostają na wsiach, zostają na przedmieściach i się zastanawiają, co się stało do z tą tradycyjną jakąś taką strukturą społeczną czy rodzinną. No, zdecydowanie takie te realność życia tego okresu jazzu w latach 1920, no to spowodowała, że ta twórczość, ale również moralnej jakiejś zapaść. Także nawet 100 lat po tych ryczących dwudziestkach widać to dzisiaj. Wszystkie ta dynamika z lat 1920 istnieje nawet i teraz. Większość tych twórczych artystów, no to oni już to, co się ogląda w galeriach, w muzeach, czy tam się czyta o tym, to tam już artyzmu żadnego nie ma. Tam już jest jakaś obsesja z rasą, jest obsesja z płcią, obsesja z identyfikacją społeczną, obsesja z nierównością społeczną, obsesja człowiek idzie gdzieś na mszę i znienacka słyszy o zmianach środowiskowych. No jest wszystko to jest już mało interesujące, czy można powiedzieć jakieś ciekawe. To są na dzień dzisiejszy te sytuacje są no nieprzyjemne. Wtedy technologia to była celebrowana i szanowana
dlatego, że stwarzała lepsze życie. A dzisiaj, no to po prostu stwarza jakieś fobie, stwarza jakieś neurotyczne sytuacje, stwarza jakieś rzeczy, które normalny, konserwatywny, spokojny człowiek trudno sobie wyobrazić. No i są pewne podobieństwa tych lat 1920 i 2020, no bo przy tych ryczących 2020, przy polityce, przy ekonomii, przy kulturze, przy moralności, no szczególnie moralności, no to są ciężkie czasy. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.